Siema, siema. Kolejny dzień, więc jak zawsze, Duelegy Yogeser. I bez przedłużania lecimy. Champion na pierwszą rundę. Ciekawie. A od razu Brazylia. Jest słup brazylijski. A co by to mogło być? Rozważam tu jakieś południe. Mam nadzieję, że to będzie południe. Też północ niby też jakiś sens ma. Mogę dać tak bezpieczniej trochę? No właśnie. On widzę też bardziej południe czuł. Ale to była północ. Bird's Point. To jest w ogóle... Co to jest? Co to jest za auto? Słońce na południu. Maksimum. Gdzie to w tej Kanadzie? Czerwonej ziemi nie ma. I nie wiem co się dzieje, bo to auto tak... Ogólnie dziwnie to wygląda. To tak powiem, na pewno to dziwnie wygląda. To może być Newfoundland. Trochę wajbuje. Jakiś Prince Edward, nie wiem, trochę się boję cokolwiek tu klikać. A to zwykły Saskatchewan. Spoko. To... Miałem przekombinować. Oj, oj. Mamy Indię. Taka kamera piękna. Trochę góry. Może wyżej kliknę. No, trochę jednak niżej. Ale jestem bliżej tym razem. Słońce na północy, bo to jest Australia oczywiście. Jest Bollard. Ciężko cokolwiek stwierdzić, ale no to ogólnie idzie takim południem. Mi przynajmniej. Coś takiego bym klikał na granicy. Jednak nie. Trochę nie ten vibe, ale jestem lekko bliżej, on poszedł podobnie co w Australię, więc to może mnie usprawiedliwia trochę. Ten snowball to jest Skandynawia i Dania. Znaczy no, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania. To tu ma najwięcej sensu. Mogę dać południową Szwecję, jakby to była Dania na wszelki wypadek. A to była po prostu Szwecja. I zadaję mu prawie 1000, więc jest ok. No jest Rosja, nawet tu flaga jest. Jest może gdzieś numer kierunkowy. Ja bym sam sobie nie ufał z tymi numerami, bo mogę pomylić. Nie no, ale vibe, wygląda to mocno jak Mongolia moim zdaniem, tylko te góry trochę takie dziwne. Ale chyba jakoś tak kliknę. Coś tego typu. Okej, jednak nie. No góry były trochę inne. Także góry pomyliłem, ale no co, był lepszy. Okej, mamy Polaka. 1150. Jedziemy po lewej. Powiem szczerze, że moją pierwszą myślą był Gibraltar. Ale nie mam pojęcia. Jest tu cokolwiek, że mógł potwierdzić, obalić cokolwiek, to jest ta obwódka niby. Podobno do takiej francuskiej, hiszpańskiej. Nie wiem, jaka jest w Gibraltarze. Szukam takiej góry, co jest taka charakterystyczna. Praktycznie pionowa, ale nie widzę jej. No to nie musi być, nie wiem. Nie podoba mi się ta runda w każdym razie. Jak nic nie znajdę, to klikam Gibraltar.
No bo tam się jeździ po lewej, język jest angielski. No nie wiem. Vibe trochę jest taki, tak jak się rozejrzę. Ale nie wiem, boję się to klikać. No dobra. Sprawdzam. Niepokoi mnie ta żółta zewnętrzna linia, bo nie wiem, jakich używają. To ty gadasz. To było Macau? Okej, no. Ja nic nie powiem po prostu. To by mogła być Polska równie dobrze. Zresztą anteno. Wiesz nie, to chyba jest w Polsce. Nie jestem pewien. To niby mogły być jakieś kraje bałtyckie, więc kliknąłbym może Podlasie. Okej, on był bardzo blisko. Wow. Zgaduję, że to było losowe kliknięcie, no ale mu oddało. Teraz mamy Kazachstan. Jest kabel, więc gdzieś na zachodzie raczej. Czy jest cokolwiek, co mi może pomóc? Chyba niezbyt. Bo miast nie znam. W sensie, no czytać nie umiem cyrylicy. Co to znaczy to? To jest jakaś nazwa miasta? Czegoś? Nie no, nie ma sensu szukać na pewno. Jaka pora roku? Takie lato nawet bym powiedział. Czyli niby taki klik, że miałby sens. Dobra, nic nie wymyślę więcej. Bo ogólnie zdjęcia w Kazachstanie były robione no, na początku na południu i one idą tak jak ruch wskazówek zegara. No to widać nie ta pora roku. To się chyba zaczynało w marcu, czy jakoś tak, gdzieś na początku roku, blisko początku roku i końcówka była w zimie już. No, z powrotem w tym samym miejscu. A to co? Norwegię bym tu klikał, ale nie ma nigdzie żadnego napisu, nic, po prostu vibe. Tam jest jedynie jakiś napis i zablurowany, więc nie fajnie. Tu coś jest, no ale nie ma opcji, żeby to przeczytać. Klikam, bo nic nie wymyślę i on się pomylił. Architektura mnie właśnie bardziej pociągnęła pod Norwegię jakąś. Gdyby domy wyglądały inaczej, pewnie bym klikał podobnie jak on. No ale wyglądały jak wyglądały. Mamy białe auto z długą anteną w Rosji. To pytanie teraz, czy ryzykować? To ogólnie nie była ta droga. To ja mogę pomylić. Nie, to nie jest ta. O, ta droga, to niby może być to. Ale nie mam pojęcia. To nie było to, to było niżej, dobra. Ale rozpoznałem wschód, więc nie zabiera mi jakoś bardzo dużo HP. Cyrlica i nie cyrlica, więc pewnie jakaś Serbia. Chociaż nie, mamy ten. Mamy normalnie auto z anteną. Tam jest stop i nie wiem ile pasów. To co by tu miało jeszcze sens? Nie wiem, czy w Bułgarii były dwujęzyczne te znaki. Nie wydaje mi się. Mogę niby kliknąć coś takiego. Tak bezpiecznie, żeby pokryć mniej więcej. No właśnie, Bułgaria. A on co dał? On dał Rumunię? Cyrylica była. Pewnie nie widział. Okej, mamy żółte zewnętrzne linie. I mamy Izrael z tym językiem. Tak, blachy są żółte. Nie wiem, co to za miejscowość. Ciężko to przeczytać stąd.
więc klikam tak dość losowo. Mogę w sumie dać wyżej trochę, bo jest jednak zielono. Chociaż tutaj też by to mogło być, więc może ten klik nie taki głupi. No, nie był taki głupi. Jakaś dobra runda teraz. Bo już potrójny damage, tu można coś zrobić. Nie wiem, czy to taka dobra runda, jak dostaje Chile. Tu cokolwiek, jakieś info? Góry trochę jak z Antofagasta, tu jest znak na Kalamę, na południe niby. Kalama jest tu. Jak blisko Kalamy jesteśmy? Nie mam pojęcia. Dałbym jakoś tak. Przecież te góry niby bardziej na zachodzie. Dobra, nie wiem. A, to bardzo blisko Kalamy. A on myślał podobnie jak ja. Kalifornia z tymi paskami. Klikam, nie wiem w jakie miasto. Mówię o tych paskach jak coś na słupie. I on wiedział. No. I znowu mi zabiera, tym razem dość sporo, bo 1300. To mi się nie podoba. No i Kenia, więc trochę runda do skipa. Taka czerwona ziemia, góry. Dobra, dam jakoś tak. No ogólnie snorkel. Więc na pewno Kenia. A, to było tutaj, no dobra. To jest Finlandia chyba. Ale chyba. Tego znaku nie widzę, bym chciał. To tu mówię głównie po vibe. Też tutaj same duże litery. Jakaś nazwa miasta czy czegoś. Więc to takie litery trochę przypominają mi tu Finlandię. Tu też jest chyba jakiś dwuznak. No to klikam chyba, bo nie wiem co innego zrobić. Teraz tylko mieć nadzieję, że to jest faktycznie tu. Było wyżej. Bałem się tam klikać, no i 1500 dostaję. Jakaś dobra runda. Coś czego on nie zna. Tego potrzebuję. No nie tego. Jest cyrlica, jest nie cyrlica. I nie do końca wiem co to jest, tak w sumie. Jak ci klik w Bułgarii miałby sens? No, mi się też ta runda nie podoba. Chyba, że Czarnogóra? Nie no. Dam Czarnogórę może. A to nie była cyrlica, dobra, to nieważne. Czy była? Nie, dobra, nie wiem. Trudno się mówi. O nie, Japoniec. Japońców trzeba się bać w tej grze. No to Zelka będzie. Takimi znakami. Ogólnie jedziemy po lewej i nie, i tak tu nic nie wymyślę. Więc kliknę sobie losowo, znaczy losowo, północ południowej wyspy, żeby tak mniej więcej na środku być. No i... No i właśnie. Nie wiem skąd wiedział. Ja się w ogóle Nowej Zelandii nie uczyłem. Kenia, także trochę skip runda. Jest snorkel, jedziemy po lewej. Srebrny pick-up, może być też biały.
Okej. Jest stop. Żółta linia jest na środku. Pytanie, czy jakaś British Columbia by to była? Czy to w ogóle nie jest Kanada, tylko USA, jakieś dziwne. No mi to wajbuje jakoś tak. Ale to tylko vibe i nie wiem, boję się trochę tego guessa, ale... A to Alaska była. On dał Ontario? Czemu Ontario? No ale i tak, nikt z nas nie rozpoznał. Białe autko, więc pewnie Malezja. Jest. Czy nie? Chwila. Nie, no nie. Nie, no to Peru jest z tym znakiem. Co ja mówię, że jakaś Malezja. Linia na środku mi nie pasowała i się zacząłem zastanawiać, co gadam w ogóle. Co ja zrobiłem? To był losowy klik przy jakiejś większej drodze. Na zielonym. I mi się to nie podoba. Jest hiszpański, by tam było. Aeropuerto y Servicio, coś tam. Woda, że to nie jest nic specyficznego, bo aeropuerto to jest lotnisko. Gdzie jest słońce? Ciężko stwierdzić. Chyba tam gdzieś, na południu, ale... Nie no, słup chyba jest ośmiokątny, więc Meksyk miałby tu sens. Ale jaką mam pewność? Żadną. No cóż. No, klikam gdzieś tu. Okej. Podobne HP mamy bardzo. To jest Norwegia, jak mamy Wejen. Tu żółta linia na środku, takie coś to tylko w Norwegii i Finlandii, jeśli mówimy o tych krajach tu. Mogłem dać niby bardziej południe. Chociaż trochę mi to szło północą, jemu też jak widać. I taki szewron. No to co? Tym szewronem. To jakieś Włochy po prostu? Bo to też niby jakaś Albania może być. Chyba Włochy klikam, ale trochę mi blacha nie pasuje. A bo to Grecja. To dlatego mi nie pasowało. Okej, to śmiech trochę. Jeszcze żyję, jakimś cudem. Może jakiś comeback na 34. Wątpię, że się uda tu zrobić jakiś comeback, jaką RPA. Słupy jakieś pomocne, nic. Ja mam mieć farta, czy mam znaleźć drogę? N2? Co tam jest w tym nawiasie? Enkę bym znalazł. To są te niebieskie. Załóżmy, że to jest N2. Widzę, tu jest dwójka. Szukamy R334. Tu jest 344. Czy 35? Czy 3-6 i on gasuje 3-3-4. Jak daleko się to ciągnie? Nie mam pojęcia. Mam to. Wygrałem. O, ja myślałem, że on to znalazł, już się bałem. Dobra. Także to było na tyle w tym filmie. Więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnym filmie.